Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz pierwszy w 2024 roku na podpisywaniu umów dotyczących remontu i przebudowy dróg na terenie powiatu pińczowskiego. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargów na 6 odcinków, o których za chwilę powie Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, Pani Anita Białek, którą serdecznie witam. Witam też wicestarostę Ryszarda Barnę, członka zarządu Jadwigę Irle. Są z nami też zwycięzcy przetargu na odcinki dróg w powiecie pińczowskim, przedstawiciele firmy FART i są to pan Wiesław Ruchomski, wiceprezes, i pan Michał Szczukiewicz, których serdecznie witamy. Za chwilę dołączy do nas pan Marek Wąsala, wiceprezes firmy Dukt, która wygrała jeden odcinek. Z firmą FART mamy dobre wspomnienia, ponieważ wykonują na terenie powiatu pińczowskiego bardzo wiele odcinków dróg. Nie ma problemów, są wykonane wzorcowo, dlatego cieszymy się, że ta firma właśnie wygrała przetarg na te odcinki w tym roku. To oczywiście nie są ostatnie odcinki, to jest pierwsza tura. Liczymy, że w niedługim czasie ogłosimy kolejne przetargi na kolejne odcinki dróg. Może teraz poproszę panią Anitę Białek, panią dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, żeby nam opowiedziała, które drogi w tym rozdaniu podpisujemy. Dzień dobry, witam Państwa. W temacie dróg, które w tym momencie rozstrzygnęliśmy przetarg, mamy 6 odcinków na terenie całego powiatu pińczowskiego. 5 umów zostanie podpisane za chwilę z przedstawicielami tutaj obecnymi firmy FART. Jedna umowa firma DUK. Co z długościami? Jest to ponad 6 km odcinków o łącznej wartości całych kosztów inwestycyjnych ponad 4,5 miliona. Z firmą FART podpiszemy za chwilę umowę na wartość ponad 3,5 miliona, także duża wartość, długie odcinki. Są to 2 odcinki na terenie gminy Pińczów, 2 odcinki na terenie gminy Kije i 1 odcinek na terenie Michałów, na terenie gminy Działoszyce. Tu umowa zostanie podpisana z firmą Dukt. Także podpisujemy. Czyli to. Podpisujemy. Gdzie mam? To. Pan ma tu. To jest. Aha. Tak. Proszę Państwa, ja jako wicestarosta powiatu pińczowskiego cieszę się z każdego metra wyremontowanych dróg, z każdego metra kwadratowego chodników. Jako mieszkaniec gminy Pińczów, mieszkaniec Pińczowa, najbardziej cieszę się, że udało się nam przed końcem kadencji domknąć ten ring, jaki jest ta droga przez Skowronno Górne. Wiadomo, że ta droga była 950 metrów, była drogą bardzo dziurawą. Cieszę się też, że w końcu udało nam się zrobić tą drogę do Unikowa. Unikow czekał bardzo długo, aby to w końcu się udało domknąć, dlatego cieszę się, zwłaszcza z tego, że będę mógł jeździć rowerem po dobrych drogach, a przy sprzyjającej pogodzie robię to niemal codziennie. Dziękuję bardzo. Panie starosto, ten ring, który pan wspomniał, to czy to jest całość już tej drogi skończona, choćby odcinek Skowronno Górne Brzeszcze? To już będzie zamknięta od Pińczowa aż do drogi wojewódzkiej relacji Kielce-Pińczów będzie zamknięty ring. Dokładnie już skończona droga. Całkowicie. Bardzo się cieszę, że w naszej gminie, na terenie wiejskim, od Skowronna Górnego do Brześcia będzie wyremontowana droga na długości ponad 1200 metrów. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców. Gratuluję Państwu. No i teraz poprosimy o wypowiedź pana wiceprezesa Wiesława Ruchomskiego, który w tym temacie jest równie dobry jak w budowie dróg. Panie Wiesławie, proszę bardzo. Dobrze, panie prezesie, proszę powiedzieć, kiedy pan wejdzie na plac budowy, jak będzie w pana planach wyglądała ta inwestycja, jakie będą z tego tytułu utrudnienia i jak pan przewiduje, aby te utrudnienia nie wpływały na normalne funkcjonowanie tych miejscowości i kiedy planuje pan
oddać budowę już do użytku. Ja powiem tak, nie chciałbym tutaj deklarować szczególnie żadnych terminów w tej chwili. Mogę jedno tylko obiecać, że na pewno drogi zostaną wykonane w terminach umownych. Na pewne roboty przygotowawcze ograniczają nas w tej chwili projekty organizacji ruchu, które są aktualnie, żeśmy zlecili i one są realizowane nawet wcześniej niż data podpisania umowy. Natomiast z uwagi na to, że tam będą i poszerzenia i różnego rodzaju roboty przygotowawcze, do nich przystąpimy niezwłocznie. Później są to zwykłe nakładki, które dość szybko realizujemy z minimalnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Z uwagi na to, że tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jeszcze ten portfel zleceń nie mamy domknięty w 100%, więc terminy, to co mówię, umowne zostaną dotrzymane. Natomiast nie będziemy zwlekać z wejściem i zaraz po otrzymaniu projektów, uzgodnionych projektów organizacji ruchu do tych robót przystąpimy. Będziemy korzystać z najlepszych materiałów, jakie tutaj daje nam nasz region, województwo świętokrzyskie. I oczywiście będzie wszystko wykonane należycie, zgodnie z najnowszymi technologiami i zgodnie z umową. I życzę wszystkim tutaj też powodzenia w realizacji tych przedsięwzięć, również sobie. Dodam tylko, że pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie jest w kwocie 70%, natomiast pozostałe 30% powiat pińczowski dzieli się solidarnie z gminami powiatu pińczowskiego, na terenie których powstają te odcinki dróg. To jest wypracowany model od wielu lat i tu głębokie podziękowania dla radnych tych gmin, dla włodarzy za to, że uczestniczą w remoncie tych odcinków dróg na terenie dróg powiatowych, na terenie ich gminy. Wyprzedziłam pana, ale wie pan jak. No jest. To wymienimy się tak, czy to ten będzie mój, ten będzie pana. Tak. Proszę spróbować nam określić, które te odcinki będą remontowane szczegółowo, jakie to są miejscowości. Z uwagi, że jest to aż 6 odcinków, pozwolę sobie tutaj posiłkować się materiałami przygotowanymi. Jest to odcinek drogi Skowronno-Górne Brzeście, a dokładniej Skowronno-Górne. To jest odcinek ponad kilometra, kilometr 275 metrów na terenie gminy Pińczów. I tutaj wartość umowy podpisana to jest ponad 700 tysięcy złotych. Kolejną drogą jest remont drogi Michałów, odcinek Michałów-Pawłowice, odcinek tutaj o długości prawie 1,5 kilometra na terenie gminy Michałów. Kolejnym z odcinków jest Dzierążnia-Kujawki, gmina Działoszyce, odcinek 1,5 kilometra. Teren gminy Kije to droga w Umianowicach, odcinek 315 metrów. Kolejnym z odcinków gminy Kije jest odcinek Gołuchów-Stawiany. Tutaj mowa o długości 740 metrów. I ostatnim jest przebudowa drogi na terenie gminy Pińczów. Również to jest odcinek Szarków-Uników o długości 1 kilometra.